O patriotyzmie można mówić wzniośle i korzystać z doskonale znanych dzieł kultury. Można też pójść o krok dalej i znaleźć przejmujące, mało znane teksty, na przykład Zbigniewa Herberta. Tą drogą poszli uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych i stworzyli szczególną etiudę. Te teksty są bardzo uniwersalne i bardzo emocjonalne, a do tematu patriotycznego, który zazwyczaj przedstawiany jest w sposób dość pompatyczny, my chcieliśmy sięgnąć po takie teksty, które zuniwersalizują temat i tak naprawdę sprawią, że będzie to bardziej takie właśnie ogólne, dla każdego zrozumiałe. A na końcu zostanie kamień, na którym mnie urodzono. Co noc staje poso przed zatrzaśniętą bramą mego miasta. Tekst nie był trudny, na początku mógł się faktycznie taki wydawać, ale wydaje mi się, że po wielu próbach, jakie odbyliśmy z panią Ewą i po wielu interpretacjach i tłumaczeniach, nie było to kompletnie trudne, nie sprawiało to żadnej trudności. Tu warto spojrzeć oczami młodego człowieka, jak on widzi na przykład to, co się działo w przeszłości, jak chce w pewnym sensie oddać hołd temu i sprawić, żeby nie poszły takie wydarzenia ważne w zapomnienie. Kiedy grzywą potrząsa, strzelają oswojone pioruny. Ten lew jest nieludzko dobry. Wszystko bierze poważnie. Pod każdym drzewem węszy symbole. Są to wiersze, które stały dla nas przygotowane przez panią Ewę. Mają one opowiedzieć o naszej historii w sposób taki niedosłowny, używając wielu metafor, aby przedstawić to, co przeszli nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie. Fajnie jest móc zrobić coś więcej niż tylko narysować coś na kartce. Scenariusz do spektaklu powstał już w zeszłym roku szkolnym i był on wynikiem wspólnych rozmów i przemyśleń. Próby natomiast trwały 2 tygodnie. Czy możemy spodziewać się kolejnych etiud? Jest to trzeci projekt, który wspólnie przygotowaliśmy. Młodzież jest bardzo chętna, bardzo podekscytowana. Jeżeli oni są chętni, to ja jestem otwarta. Także podejrzewam, że to nie jest ostatni projekt, który wspólnie przygotowujemy. Jestem bardzo szczęśliwa, jestem bardzo dumna ze swoich uczniów. Bardzo się cieszę z takich inicjatyw. Są uzdolnieni, trzeba to pokazywać i mam nadzieję, że będziemy mogli częściej, że będziecie Państwo mogli częściej uczestniczyć w takich inicjatywach. Tak jest moje marzenie. A nam pozostaje cierpliwie czekać na kolejną artystyczną odsłonę wykonania uczniów Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. Marta Bordy.